My już w sny zakopani, tylko lekkie chrapanie mruczy naszą kołysankę. Po raz kolejny rozśpiewana Ciuchcia wjechała do Chrzanowa. Ilu uczestników w tym roku do niej wsiadło? Tak, 42 uczestników przyłączyło się do tej podróży artystycznej w trzech kategoriach wiekowych. I tak naprawdę przyjechały dzieciaki z różnych stron, no myślę nie tylko województwa, ale także Polski, bo jest to ogólnopolski festiwal, więc było sporo dzieci z Chrzanowa i okolic, ale były także dzieci z Krakowa, z Nowego Sączu, z Nowego Targu i przyjechała również dziewczynka z Wrocławia. Jakie piosenki najczęściej pojawiają się na tym festiwalu? Myślę, że piosenki dziecięce, ale też dużo jest piosenek popularnych, takich piosenek na przykład filmowych, z bajek dziecięcych, które wbrew pozorom są bardzo trudnym materiałem muzycznym do zaśpiewania, ale dzieci chętnie po nie sięgają. Jury chyba nie ma łatwego zadania, jak taki maluszek staje na scenie, to już rozczula swoim samym występem, a tu jeszcze zdecydować, czy dostatecznie ładnie zaśpiewa. Tak, to jest bardzo trudne, ponieważ w tej kategorii, właśnie w tym festiwalu Ciuchci, mamy najmłodszą kategorię i tam nawet dzieciaki, które mają 3-4 lata. Dużo fajnie, czysto śpiewających dzieci w najmłodszej kategorii i to daje nam też nadzieję na to, że każdego roku tych dzieci będzie coraz więcej i że będziemy się z nimi spotykać. Bo z tymi festiwalami jest też tak, że my te dzieci znamy, bo one przyjeżdżają do nas co roku, to są też dzieci tutaj z tych okolic i ponieważ śpiewają co roku, to my też uczestniczymy w ich rozwoju i obserwujemy, jak stają się świadomymi i coraz bardziej rozwiniętymi artystami, bo niektóre z nich oglądaliśmy, kiedy miały 4 lata, a dzisiaj mają 17 lat i jesteśmy z nimi cały czas i to nas bardzo cieszy. Więc chodź, maj mi życie, niech świat mój się zarumieni, niech mi zaśpiewie płacz kolorami całej ziemi. Na co zwraca jury przede wszystkim uwagę? No myślę, że najważniejszym kryterium, takim podstawowym, jest dobór repertuaru, żeby piosenki były dobrane do wieku dziecka i do możliwości głosowych dziecka, czyli żeby po prostu przez dziecko mogły być zaśpiewane w odpowiedniej tonacji, żeby nie było za nisko albo za wysoko. Oczywiście bardzo ważna jest też intonacja, czyli czystość trafiania w dźwięki, dykcja, żeby docierało do słuchacza to, co autor chciał przekazać przez tekst. Wydaje mi się, że takie festiwale są bardzo dobre, bo dzieci mogą pokazać się zupełnie z innej strony. To nie są talent showy, gdzie zwraca się uwagę na zupełnie inne rzeczy. Tutaj jest zwracany uwagę na to, żeby ten dobór repertuaru, żeby tak metodycznie do tego podejść, żeby też pokazać nauczycielom, bo to jest też istotne, nauczycielom i rodzicom, po jaki repertuar powinni sięgać i na co powinni zwrócić uwagę, bo to jest ważne, bo nie każdy jest muzykiem, nie każdy wie, a to są takie podpowiedzi i myślę, że przez to, że wybieramy i dajemy miejsca najlepsze czy najwyższe laury jakimś tam dzieciom śpiewającym, to jest też znak dla innych rodziców, czy opiekunów, czy nawet samych dzieci, jak powinno się śpiewać, żeby zostać wysoko ocenione. Dzisiaj Państwo mieliście wątpliwości, komu nagroda, czy byli faworyci od razu? No poziom, trzeba przyznać, w tym roku był bardzo wysoki. Samo to, że przepuściliśmy 40 do finału, ponad 40, a miało być 25, także o tym świadczy, że poziom był bardzo wysoki.